Cześć, jesień mamy już w pełni, wieczory są coraz dłuższe i coraz zimniejsze. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko zasiedzieć się pod kocem w domu z kubkiem gorącej herbaty i pooglądać fajne filmy. Dlatego dzisiaj mam dla Was listę 10 filmów, które nie tylko poprawiają nastrój, ale także rozgrzewają serducho i zostają z nami w głowie na trochę dłużej. Zapraszam. Filmy to moja druga, po pracy z ludźmi pasja w życiu, na którą lubię poświęcać dużo mojego wolnego czasu. I oczywiście, jak zapewne większość z Was, szukam w kinie przede wszystkim zabawy i rozrywki, natomiast bardzo lubię też oglądać filmy, które otwierają mi oczy na jakieś nowe tematy albo są w stanie mnie natchnąć jakimiś nowymi pomysłami lub zainspirować do zmiany czegoś w moim życiu. I takie też filmy znajdują się na mojej dzisiejszej liście dla Was. Mam nadzieję, że chociaż część z nich Wam również przypadnie do gustu. Kolejność zupełnie przypadkowa. Czekolada, czyli film, który tak jak jego tytułowy wyrób cukierniczy jest w stanie w błyskawicznym tempie poprawić Wasz nastrój. Jego główna bohaterka prowadzi małą czekoladziarnię we francuskim miasteczku i próbuje w ten sposób dosłownie, jak i w przenośni, osłodzić życie jego innych mieszkańców. Jest to bardzo prosta, ale też zarazem bardzo urokliwa i uniwersalna historia o tolerancji, o szacunku i o zrozumieniu drugiego człowieka. Ostrzegam jednak, że po jego obejrzeniu, albo nawet w trakcie, będą Wam potrzebne w domu pewne zapasy słodkości. Safe technique for the focused erasure of troubling memories. Is there any risk of brain damage? Technically, the procedure is brain damage. But it's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss. That baby's history. It's all being wiped away. They're erasing you, Clem. You'll be gone by morning. Po prostu uwielbiam Jima Carreya w jego rolach dramatycznych. Począwszy od Truman Show przez Człowieka z Księżyca, a kończąc na Zakochanym bez pamięci. Jest to film, który w bardzo mądry sposób próbuje się zmierzyć z tematem budowania relacji i związków z drugą osobą, pokazując nie tylko te wszystkie radosne i szczęśliwe chwile, ale także skupiając się na tych trudniejszych, smutniejszych i dużo bardziej bolesny. I pomimo tego, że jest to film science fiction, to jednak jest mi on dużo bardziej bliski i taki zdecydowanie bardziej ludzki niż pewnie nie jeden film obyczajowy. Naprawdę perełka. When you're in a battle against an enemy so much bigger, so much stronger than you, but to find out you had a friend you never knew existed, well that's the best feeling in the world. What I was told about lesbians can't be true, can they? You're all vegetarians. Pride, albo po naszemu Dumni i Wściekli, czyli film oparty na faktach, który opowiada o grupie homoseksualistów, którzy w 1984 roku postanowili wesprzeć górników w ich strajkach i w sporze z brytyjskim rządem. Bardzo urocza i szczera historia o tym, jak ludzie, którzy na co dzień żyją w dwóch zupełnie różnych światach, mogą się do siebie zbliżyć, poznać i pomóc sobie nawzajem. Jest to film o trudnej nauce tolerancji, okraszony jednak cudownym humorem, dzięki czemu ma się do niego ochotę wracać co najmniej kilkukrotnie. I want to change their minds, not kill them for weaknesses we all possess. We're required to stop it, and stop it we will. If you take my husband, I intend to speak in his place. Okej, Gandhi to nie jest przykład typowego, pozytywnego filmu na piątkowy wieczór, natomiast w dalszym ciągu jest to film niezwykle prawdziwy i bardzo inspirujący, bo opowiada on historię jednego z największych przywódców XX wieku, który, mam niestety wrażenie, w tym momencie jest kojarzony głównie z paroma mądrymi cytatami podpisanymi jego imieniem w internecie. Myślę jednak, że szczególnie dzisiaj warto się dowiedzieć, z jakich sytuacji i przeżyć wynikały te jego wszystkie przemyślenia, tym bardziej, że jest to człowiek, który całym swoim życiem pokazał, że można się spierać i kłócić z naszymi przeciwnikami, jednocześnie traktując ich z szacunkiem godnym drugiego człowieka. Biło się coraz ciaśniej. Nie podoba mi się ten smrodek dzióbki. Przed wami odraza. Pilnuję Riley, żeby się nie zatruła. Brokuły!
Weź, udław się! To gniew. Lefuj! Ostry skręt! A, nie, a to strach! Tak jakby prywatny ochroniarz Riley. Nie! Uwielbiam filmy Pixara i Disneya, bo z jednej strony pozwalają się jeszcze pocieszyć wszystkimi urokami z dzieciństwa, a z drugiej strony w tym takim najszerszym kontekście są one zrozumiałe tylko i wyłącznie przez dorosłych. Jest to istna emocjonalna i intelektualna przejażdżka, która co najważniejsze pozwala nam zrozumieć ludzi dookoła nas i nas samych. Film naprawdę dla całej rodziny. I have to tell you something, babe. I've been dating this girl. She's white. A white girl? Hey, you can't look like you and yell white girl. It's okay. We hate terrorists. I wonder who that could be. I'm guessing it's a young single Pakistani woman. This is Zubeda. For your files? Your ex-files? That's your favorite show, huh? The truth is out there. To jedyny film z tej listy, który dopiero wejdzie do naszych kin, bodajże na początku stycznia 2018 roku. Ja miałem okazję go obejrzeć na ostatnim American Film Festival we Wrocławiu i muszę przyznać, że od samego początku zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Polski tytuł I tak Cię kocham sugeruje dość standardową komedię romantyczną, natomiast osobiście byłbym bardzo daleki od takich uogólnień. Jest to film, który w bardzo mądry, ale też uroczy sposób opowiada o problemach, z którymi dzisiaj mierzy się praktycznie cały świat, jak na przykład różnice międzykulturowe czy stereotypy rasowe. Dodatkowo otwiera oczy, w paru aspektach potrafi wzruszyć, kiedy potrzeba i rozśmieszyć do łez. Naprawdę polecam wybrać się do kina. You want to become a doctor, we have to learn to treat the patient as well as the disease. That's why we have to dive into people. You have a brilliant mind, and like many brilliant people, you don't necessarily think the rules apply to you. Jest to film, który pamiętam jeszcze z dzieciństwa, a który chyba po raz pierwszy uświadomił mi tą olbrzymią rolę miłości, bliskości i tego prawdziwego uśmiechu w naszym życiu. Historia człowieka, który leczenie swoich pacjentów rozpoczynał od leczenia ich duszy i sprawienia, by znów poczuli się szczęśliwi. Uważał, że niezależnie od tego, kim jesteśmy i co robimy na co dzień, żyjemy po to, by pomagać innym i wywoływać uśmiech na ich twarzach. Film na pewno wart przypomnienia z niezapomnianą rolą Robina Williamsa. You can make jokes while you're driving, but you will crash and you will die laughing. Well, if you're gonna go, it's the best way to go, I suppose. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you make me merry, make me very, very happy. Happy Go Lucky, czyli co nas uszczęśliwia, to historia młodej londyńskiej nauczycielki, która jest chodzącym wulkanem energii i przykładem czystej radości. W filmie widzimy, jak zmaga się z problemami codzienności i próbuje zarazić cały świat swoim nieokiełznanym optymizmem. Dla mnie to taka trochę brytyjska wersja Amelie, która w bardzo pogodny i żartobliwy sposób pokazuje, jak sobie czasem radzić z tą nudną czy szarą rzeczywistością. Grandpa, am I pretty? You are the most beautiful girl in the whole world. Mała Miss to obraz chyba jednej z najdziwniejszych filmowych rodzin w historii kina. Razem z nimi wybieramy się w długą, sentymentalną podróż, podczas której mamy okazję poznać ich wszystkie dziwne nawyki i zwyczaje, z biegiem czasu zdając sobie jednak sprawę, że chyba jednak są nam bliżsi niż początkowo myśleliśmy. Dodatkowo mroczny humor wprowadzony dzięki postaci dziadka, zaskakujący finał i uniwersalne przesłanie całej historii po prostu łapią za serce. I want to ask you something, and you're gonna say, always too soon. Will you come for dinner and meet my family? I'd love to. You like Italian food? I'm gonna say splash anytime I see problems. Good idea. Splash! You just splashed his mother, his father and the walls. Let's go again. Ready? Już na sam koniec Brooklyn, czyli piękna celebracja życia, miłości i młodości. Pamiętam, jak z żoną wyszliśmy z kina po tym filmie z takimi wielkimi uśmiechami na twarzy i z takim poczuciem olbrzymiej, niezwykłej radości. Po prostu piękna historia o miłości, prostej, prawdziwej, czasem trochę naiwnej. No i jeszcze oczywiście ten Nowy Jork z połowy XX wieku. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. I na koniec mam tylko małą prośbę. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jakie pozytywne filmy wy macie na swoich listach, bo też bardzo chętnie bym je obejrzał.